Gazeta Wyborcza skreśliła mnie z prowadzonego przez siebie spisu ludzi cywilizowanych. Z tej okazji wypiłem pół butelki wina z radości i nareszcie wiem, że już nie jestem w tym spisie i już nie należę do tej cywilizacji. Bo to trzeba jasno powiedzieć, nie należę do ich cywilizacji. Ja jestem z innej. W cywilizacji, do której ja należę, mogłem sobie pójść do apteki i kupić sobie dowolne lekarstwo i co najwyżej aptekarz, którego własnością była ta apteka, mógł mi tego lekarstwa nie sprzedać. Na przykład, jeżeli poproszę arszenik, to mógł na mnie popatrzeć badawczo i powiedzieć, ja nie chcę, aby otruć żony, prawda? Ale to on decydował o tym, czy mi arszenik sprzedać, a nie było tak, że musiałem lecieć po dowolne lekarstwo, musiałem lecieć do lekarza, prawda? I dostawać receptę. W epoce, do której ja należę, nie torturowało się na ogół ludzi, tak jak to robią ostatnio nasi przyjaciele Amerykanie, również w Polsce niestety. W epoce, do której żyję, do której ja należę, uznawano zasadę chcącemu nie dzieje się krzywda, czyli to ja decydowałem o tym, co jest dla mnie dobre i co dla mnie nie jest dobre. W czym ja się zapinałem pasami w samochodzie albo nie, jeżeli miałem pasy, oczywiście mogłem ich nie mieć. Mogłem się ubezpieczyć albo nie, prawda? To była cywilizacja ludzi wolnych. Natomiast tutaj jest cywilizacja niewolników. Jak powiedział kiedyś w takiej książeczce, wydane są za komuny, nasz wielki pisarz, Karl Bejnar, piszący pod pseudonimem Paweł Jasienica, bo Lech Bejnar był przecież, wiadomo, tam uważany przez komunistów za morderców, prawda, komunistów, więc tam nie posadano się pod własnym adresem, pod własnym nazwiskiem. No i jak powiedział w swojej takiej książeczce Rozważania o wojnie domowej, cieniutka, maleńka książeczka, ale wyszła za komuny i powiedział tak. Najbardziej liberalna republika współczesna wydawałaby się ludziom sprzed rewolucji jednym wielkim domem niewoli. Stary porządek był wręcz naszpikowany nieznanymi dzisiaj wolnościami. Otóż ja jestem człowiekiem starego, albo oczywiście przyszłego porządku, bo ten się niedługo rozwali. Prawda? Historia kołem się toczy, wiadomo, więc ich czas już się mija, ich cywilizacja już ginie, po prostu bankrutuje, prawda? Jak powiedział słusznie Piotr Townsend, cywilizacje padają nie dlatego, że są okrutne, złe i niesprawiedliwe, tylko dlatego, że bankrutują, więc właśnie ich cywilizacja w tej chwili bankrutuje, to wszyscy już widzą chyba, nie muszę tego udowadniać. Otóż ja należę do właśnie cywilizacji, w której szanowano człowieka, w której jego postanowienie było ważne. Na przykład mowy nie było, żeby testament obalać. Prawda? Jeżeli ja napisałem w testamencie cały swój majątek kotom, to miałem do tego prawo. Przecież przed śmiercią mogłem dać to kotom. Mogłem. No to po śmierci mojej woli nie wolno zmieniać. Prawda? Moja wola jest rzeczą świętą. I człowiek się wydaje prawnikom, że na tym zarabiają, że byłoby społecznie słuszne, żeby ten majątek trafił do jakiegoś mojego dziecka albo kogoś, albo niepełnosprawnych, albo staruszków, albo w ciąży, albo czegoś takiego, to moja wola o to decyduje, bo to jest mój majątek i ja decyduję, co z nim zrobić. Wtedy święta była własność prywatna, w cywilizacji, do której ja należę, a własność prywatna oznacza jus utendi et abutendi, czyli prawo użycia i nadużycia. Jeżeli chciałem użyć w sposób no, powszechnie uważany za zły, ale przeze mnie za dobry, no to trudno, no trzeba, ludzie kładli uszy po sobie i mówili, no trudno dziwastą starego Korwina Mikke, że chciał podarować kotom ten majątek. No i podarował. No. Także to była cywilizacja, w której szanowano człowieka. Potem była cywilizacja inna i forpoczta to była rewolucja, prawda, francuska, potem rosyjska, gdzie towarzysz Majakowski, prawda, mówił jednostka niczym, jednostka zerem. No i właśnie dzisiaj żyjemy w tych czasach. Dzisiaj jesteśmy niewolnikami. Oczywiście niewolnik ma obowiązek zapiąć się pasem w samochodzie, jeżeli go pan mu tak każe, prawda? Pan za niego zapłacił, pan decyduje, nie? W końcu pan mówi, no dobrze, szansa, że spalisz się żywcem rzeczywiście jest większa, a za to jest 5 razy mniejsza szansa, że pan zginiesz w inny sposób, prawda? To, że pan akurat bardzo nie lubisz się palić żywcem, to mnie nie interesuje, ja za ciebie zapłaciłem, a więc masz się tym pasem zapiąć i tyle, prawda? Ja sobie nie życzę, żebyś ty zażywał to i to lekarstwo, prawda? Ja tutaj płacę lekarzowi, żeby, bo on płaci prawo w podatkach, żeby ci wystawił lekarstwo, które on uważa za właściwe i masz brać te lekarstwa, które prawda, są słuszne, a nie te, które ty uważasz, że powinieneś brać. Szczepionki są przymusowe oczywiście, mimo że, powiedzmy sobie jasno, trzeba pamiętać, że ja nie mówię, że szczepionki szkodzą.
Ale szczepionki rzeczywiście szkodzą w tym sensie, że jeżeli ja się zaszczepię, zamiast pozwolić organizmowi zwalczać przeciwciała, to ten organizm się oducza zwalczać przeciwciała, prawda? Jeżeli zamiast gdzieś pobiec, ja podjadę samochodem, to ja oczywiście jestem szybciej, ale za to moje mięśnie się oduczyły chodzić, prawda? Także całość jest organizmem, który nie reaguje. Także za dużo szczepionek, no niestety, powoduje, że nasz organizm staje się słabszy i noworodzone dzieci chorują na rozmaite rzeczy, na które myśmy nie przygotowali, bo myśmy przechodzili ospę wieczną, myśmy się nauczyli z nią walczyć, prawda? Także oczywiście jedni ludzie mają brać szczepionki, drudzy mają nie brać szczepionki. Selekcja naturalna pokaże, która technika jest lepsza, prawda? To nie po to, żeby ktoś za nas decydował. Rodzice decydują o tym, które szczepionki dziecku dać, a które nie dać. Są ludzie, na przykład Świadkowie Jehowy, czy Adwentyści Dnia Siódmego, czy Zielonoświątkowcy, którzy nie używają tych szczepionek. No nie używają, no jakoś żyją. Jakoś nie jest tak, że panuje pełen pomór i te kościoły jakoś tam, ich członkowie wymierają masowo, prawda? Jak widać, nic się im nie dzieje. Kto wie, czy właśnie nie my wymrzemy masowo, bo będziemy zbyt osobieni, a oni właśnie przeżyją. No zobaczymy. Selekcja naturalna musi być, prawda? Pan Bóg tak to urządził, ten świat, że zesłał nas z tego raju, gdzie była cieplarnia, zesłał nas na ziemię i podlegamy właśnie tej selekcji naturalnej. W trudzie, w pocie, w czole, bo w pocie czoła, prawda, walczamy swoją egzystencję na tej ziemi. Także to była moja cywilizacja, w której człowiekowi nie dawano za darmo, prawda? Tylko jak człowiek przychodził i mówił, że nie mam co jeść, to się mówiło: kochany, tu pozamiataj tę ulicę odtąd dotąd, zdajesz 5 zł, prawda? I kupisz sobie coś tam w barze mlecznym, czy coś innego. Żeby się człowiek nauczył, że nie ma darmochy. Nie ma darmochy. Te 5 zł zostały przez kogoś wypracowane i ja nie mam prawa tych 5 zł od tak sobie dać. Ja muszę, żeby ten pieniądz pracował. I to jest rzecz normalna. Każdy może pracować. Teraz była mowa o niepełnosprawnych. Ale proszę Państwa, no, jeżeli człowiek na przykład nie ma nóg, to on świetnie może pracować w chłodni, bo sobie tych nóg, prawda, nie odmrozi. Jeżeli człowiek jest ślepy, to z reguły ma o wiele lepszy węch i słuch i powinien pracować w radiostacji, bo on świetnie będzie panował melodię i rozpoznawał dźwięki, prawda? Powinien pracować w perfumerii, bo ma wtedy świetny węch, prawda? Dlaczego on ma brać zasiłek? Ja założyłem tę fundację innego kształcenia. Ja mam trudności. Dzieci, właściwie rodzice, nie chcą się uczyć na mistrzów szachowych i brydżowych, bo po co im? Po co im, skoro mają za darmo dotacje, prawda? I nie muszą przecież, proszę Państwa, ci wszyscy ludzie, którzy na przykład Enigmę złamali, prawda? Ci Polacy, polscy matematycy, oni wszyscy byli brydżystami i szachistami. Wszyscy byli, bo oni kształcili swój umysł na szachach i brydżu i dzięki temu potem byli świetnymi kryptografami, prawda, informatykami, byśmy dzisiaj powiedzieli, i tak dalej. Ale oni nie muszą. Oni nie muszą, bo taki brydżysta, no, zarobi tu $100, tam $100 na jakimś turnieju, prawda, czy jest na kółkach, czy nie, nikt się go nie pyta. Nikt nie pyta w szachach czy w brydżu, czy ty jesteś na kółkach, czy masz jedną rękę, prawda, czy masz jedną nogę, czy masz dwie nogi, nikt nie pyta. Tam jest równa rywalizacja. I oni muszą zwalczyć o życie, tak samo jak walczą na przykład zdrowi chłopcy w tenisie, prawda. Oni się rozwijają, dlaczego? Bo oni jeżdżą z turnieju na turniej w tej Ameryce i muszą wygrać te $200, żeby przeżyć. A nam się daje stypendia, zasiłki i tak, złote medale dla juniorów są, a potem zdemoralizowani ludzie jakoś gdzieś, prawda, ich talenty zanikają. No bo byśmy ich zdemoralizowali, dając im za darmochę, prawda. W mojej cywilizacji nie było darmochy. Nie było darmochy, trzeba było zapracować. Także, proszę Państwa, to jest zupełnie inna cywilizacja. Ja nie należę do tej samej cywilizacji, co pani Korwin-Piotrowska. Jestem dumny z tego, że należę do innej cywilizacji, że to zostało oficjalnie uznane przez no, niewątpliwy autorytet tamtej cywilizacji, czyli Gazetę Wyborczą, prawda? Ale to jest cywilizacja śmierci. Ich cywilizacja śmierci. Tam się gloryfikuje tam akurat inwalidów, a to małe piwo inwalidzi, prawda? To są morderców, zboczeńców, prawda, niepełnosprawnych, tam bezrobotnych, prawda, wszystkich ludzi, którzy są, prawda, mają jakieś trudności, nie są. A ja mówię co innego, proszę Państwa. W mojej cywilizacji, która już nadchodzi, ona już puka naszych drzwi, w mojej cywilizacji Polak stanie na Marsie. Ja obiecuję Państwu, że jak ja dojdę do władzy, za 7 lat Polak stanie na Marsie. To nie ma żadnych przeszkód ani finansowych, ani technicznych. Wszystko jest do załatwienia. Ludzie będą się bogacili, oczywiście nie wszyscy porówno, jedni bardziej, bo musi być ten miliarder, który tego człowieka na Marsa wyśle, prawda? Przecież Państwo tego robić nie będzie, by to było Państwo, by kosztowało potworne pieniądze. Ale proszę Państwa,
Nawiasem mówiąc, mam taką ciekawą uwagę, że tu już widać, że nadchodzi ta nowa cywilizacja. NASA przestała wysyłać wahadłowce, wynajmuje prywatne firmy do wysyłania w kosmos. I to jest upadek komunizmu ostatni, bo przecież NASA była jakąś instytucją dokładnie. No. Są Kennedy tam powołał, to socjalista przecież. No i teraz właśnie tu już widać, jest nowa epoka, prawda? Na się prywatne. No. Widzimy. I oczywiście prywatne firmy wyślą tego człowieka na Marsa na parę miliardów, czyli sumę mniej więcej porównywalną z tym, cośmy zmarnowali na Stadion Narodowy. I będzie to, i to jest znacznie ważniejsze niż, proszę Państwa, z całym szacunkiem dla inwalidów, niż olimpiada, paraolimpiada dla parasportowców. Prawda? Ja jeszcze raz mówię, ci ludzie starają się oczywiście jak najbardziej, są godni szacunku, świetnie, ale pan Krzysztof Stanowski napisał na swoim blogu, ale dostałem do tego bardzo ciekawą rzecz. No powiedzmy, że zrobimy koncert dla ludzi bez palców i oni będą grali nosem na fortepianie. To będzie imponujące osiągnięcie, ale przecież, proszę Państwa, no, to nie będzie przecież wielka muzyka i nie można kazać ludziom nazywać tego wielką muzyką, co nie znaczy, że tych ludzi nie podziwiamy. Podziwiamy tych ludzi oczywiście, jak najbardziej. Ja dodałem do tego, ale przecież ci ludzie byliby bezczelni, domagają się, żeby dostawać za koncert tyle, co pan Christian Zimmermann, prawda? To już jest zupełna bezczelność, prawda? Zupełna bezczelność. Także proszę Państwa, ja jestem z cywilizacji ludzi normalnych, natomiast to jest cywilizacja śmierci. Cywilizacja śmierci, się mówi o eutanazji, o aborcji, prawda, nieustannie zachęcać do tej eutanazji. Obawiam się, że niedługo już będzie się zachęcało. Podobno już na Florydzie głosowano ustawę, żeby ludzi po 80 można było przymusowo eutanatować. Nie przeszło to, nie przeszło, być może radni tam, znaczy Sejm stanu Floryda składał się ludzi podeszłym wiekiem i jakoś im to, że tak powiem, ta idea się niezbyt podobała. Ale proszę Państwa, to takie słynne powiedzenie pewnych czasów komunistycznych, że dopóki komuniści piją tę samą wodę i oddychają tym samym powietrzem, to możemy być spokojni, nie wymordują nas przynajmniej. Więc to samo jest i tutaj. Ale proszę Państwa, jestem w tej cywilizacji, która się rozwijała. Tego XIX wieku, gdzieśmy się rozwijali, co chwila były nowe wynalazki. Prawda? Przecież te wszystkie wynalazki, jakie mamy, samochód, telefon, to jest XIX-wieczne wynalazki, prawda? My żyjemy. Więc teraz jest zastój zupełny, ale będą nowe wynalazki, proszę Państwa, zaprzeczające obecnym, już się tworzą, proszę Państwa. Już genetyka, prawda? Już oczywiście to trzeba unormować, to wszystko nie może być robione, prawda? Z naruszeniem naszych godności człowieka. Na przykład się mówi o in vitro, ale przecież to jest gadanie wariatów. Przecież naprawdę można robić in vitro w ten sposób, że bierze się jedno jajeczko i się je zapłania, a nie kilkanaście, po czym się niektóre zamraża. To jest tylko wygoda lekarzy. Proszę Państwa, nie będzie wygody lekarzy. Będziemy brali jedno jajeczko i zapłodniali. Jak się nie uda, to za miesiąc następny. No i wtedy i wiliksyty i owca cała, prawda? Nie morduje się zarodków, nie zamraża się, tylko ratuje się ten zapłodniony zarodek, prawda, już jako tego przyszłego człowieczka. Prawda? I to można pogodzić. Nie trzeba zakazywać in vitro, trzeba tylko, żeby to wszystko się odbywało w sposób cywilizowany, oczywiście według naszej cywilizacji. Według ich cywilizacji to nie jest w ogóle ważne, bierzemy tam kilkanaście jajeczek dla wygody lekarzy, chlup, wszystkie naraz zapłodniamy, a potem je tam mordujemy. Nie, proszę Państwa. Cywilizacja nasza to jest bardzo bogata, dzięki nauce i technice. Mamy ogromne zasoby finansowe, naprawdę ogromne. Banki trzeszczą w szwach od pieniędzy, proszę Państwa. Nie ma z tym żadnego problemu i możemy zażądać, żeby były robione rzeczy normalne, natomiast nie wydawać pieniędzy na rzeczy niedopuszczalne. Na przykład ja mówię, to budzi oburzenie ludzi, że lepiej pieniądze wrzucić w błoto, niż dać bezrobotnemu. Bo to nie tylko te pieniądze gdzieś tam poszły, ale zdemoralizowałem człowieka. Nauczyłem go, że można dostać coś za nic. I to jest bardzo szkodliwe. No, nie można, przecież ile się pieniędzy wywala w tej chwili na rzeczy, no moim zdaniem co najmniej 40% naszych ciężko rozwanych pieniędzy idzie na jakieś rzeczy, no już walkę z globalnym ociepleniem, prawda, na pierwszym miejscu można to je wymienić, bo to jest gigantyczne pieniądze na to idą, ale są inne, na każdym kroku widzimy, że pieniądze idą na jakieś zupełne absurdy, na jakieś niepotrzebne barierki, prawda, no, wszystko po to, żeby można było zarobić, prawda, bo jak to nie jest prywatne, to ten, który decyduje, mówi tak, zrobię dwa razy drożej, a od firmy, o której zamówiłem, dostanę tam 10% tej różnicy w formie łapówki, prawda? Nie jest jego, nie?
To wszystko będzie znowu prywatne. Miasta będą prywatne, proszę Państwa, były prywatne miasta, Kraków, Zamość, to wszystko były miasta prywatne, prawda? Jakoś się rozwijały. Wszystko będzie znów prywatne. Wreszcie przy drogach będą stali ludzie i machali, jedźcie, to sobie bezrobotni będą stali, jedźcie tą drogą, bo tu jest znakomita droga, właśnie wczoraj zamiotłem asfaltem, prawda, asfalcik zamiotłem, będzie droga będzie prywatna. Właściwie będzie zależało na tym, żeby ludzie pojeździli po tej drodze, będzie się starał, żeby była przejezdna, żeby nie było korków, prawda, będzie się na tym straci. No wreszcie będziemy żyli, proszę Państwa, w jakimś normalnym świecie. Prywatyzacja piekarni spowodowała, że nagle pojawiły się świeże bułeczki. To ich nie było przez cały okres komuny. Prywatyzacja, proszę Państwa, przemysłu obuwniczego spowodowała, że nareszcie pojawiły się wygodne buty. Państwo mi nie uwierzycie, ale ja przez 30 lat mojego życia nie mogłem dostać pasujących na mnie butów. Jak kupiłem jakieś, mi się udało znaleźć, to mnie zawsze obcierały. Zawsze były niewygodne. Teraz proszę, nie ma nawet państwowych instytutów, które mierzą, które robią badania naukowe. I jakoś, kurczę, jak nie nasi, to Wietnamczycy, no ktoś te buty umie zrobić, prawda? I pasują na mnie o dziwo od razu. To samo będzie oczywiście i z drogami, jak się sprywatyzuje. To samo będzie ze szpitalami, przychodniami, prawda, jak się sprywatyzuje. Od razu będzie taniej, od razu będzie dostępniej, będzie przyzwoicie i normalniej. I wasza cywilizacja, to mówię do włodarzy Gazety Wyborczej, do tej żydokomuny, prawda, która tam w świecie myśli, że rządzi światem. Wasza cywilizacja już zginęła. Wy żyjecie ciągle jeszcze w XX wieku. Hasło XX wieku, tam równouprawnienie kobiet, tam prawa związków zawodowych, tam jakieś takie rzeczy. Już jesteście passé, proszę Państwa. Wiek XIX rozpoczął się tak naprawdę w 1814 roku po Kongresie Wiedeńskim i skończył się niestety w 1914, jak wybuchła wojna światowa. Wiek XX się jeszcze nie skończył. Jeszcze nie skończył, pewno się skończy w ciągu roku, dwóch też, tak jak było tam. On się, profesor, kończy. I wasza cywilizacja odchodzi w przeszłość. Was już nie ma. Wy jesteście już bywszy ludzi. Was już nie ma. Mam was w nosie. Nawet nie mówię, że pluję na was. Was mi szkoda. Jesteście już kochani przeszłością, schodzicie na śmietnik historii, a my idziemy do przodu, na Marsa.